Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Far Cry'a 5. Kontynuujemy naszą podróż ku zniszczeniu Johna Seeda. W naszym pięknym regionie, ja już sobie wyznaczyłem mój najbliższy cel, jest to Rye and Sons Aviation i tutaj muszę zawrócić, żeby tam pojechać. Jak już mówiłem, na razie skupimy się też chwilę, żeby zrobić te główniejsze misje, czyli to oraz Kościół Baranka Bożego, ponieważ to są dość, myślę, mocno ważne rzeczy. Zrespiłem sobie samochód, który dostałem dzięki magii klacza Nixona. No i co, kurde? No i jedziemy! W takim razie zobaczymy, jak dużo akcji się na tam uda wycisnąć. Za chwileczkę, jak jeszcze wysiądę, to wam parę rzeczy tutaj pokażę, ponieważ troszeczkę podziałałem, kiedy was nie było, ale w jakiej kwestii, to jeszcze zobaczycie. Nie będę jechał tędy, start misji jest jakoś tam dziwacznie w innym miejscu. Zobaczycie za chwileczkę. Jak już mówiłem, tą misję troszeczkę już teraz znam, ponieważ grałem w nią wcześniej na prasowym pokazie. Dobra, pieprzyć to, wjeżdżam tędy i robię rozpierdol. Bo tutaj się dzieją złe rzeczy, trzeba pomóc. Gdziekolwiek tutaj nie są przeciwnicy. God fucking damn it. Skąd tak napierdala coś? Czy wy widzicie? Eksplozje, ogień, wszystko naraz. God fucking damn it! Gdzie są, kurwa, przeciwnicy? No co najmniej tam! Boomer, atakuj! O, to Boomer zaatakował dość skutecznie. Leć, piesku! Załatw tamtych! Ja tu jeszcze jednym granatem rzucę. Dobra, zaraz powinni być wszyscy tutaj mocno załatwieni. Przejdę troszeczkę bardziej na flankę i zacznijmy do nich strzelać. God damn it! Rozwalenie tych samochodów brzmi jak bardzo dobry pomysł. Duża eksplozja, duży rozpierdol, albo może nie do końca. Mam jedną ciekawą nową broń. Znaczy taki ładny, fajny karabin snajperski. Skurwysyny postrzeliły mi psa. And zaraz się trzeba będzie nim tam zająć. Proszę bardzo, o proszę bardzo, jak pięknie. Piesek chciał go zabić i kurwa poległ, dobra. Ale to ja mam dobry plan. Podniesiemy Boomera naszego, żeby on swoją misję dokończył. Bierz go, piesku, zemść się. Co tam, frajerze? Co, nie pasuje do końca, co? Umierasz, bo cię pies zagryzł. Dobry piesek. Ujujujuj. Mam 5000 dolarów, to jest jedna różnica, którą wytrawne oko wasze oko widza mogło zauważyć. Mam też tą broń i wytłumaczę wam skąd. Wbiłem na chwilę do Leafika. Leafik miał live'a, macie link do jego kanału w ogóle na odcinkach z Away Outa chyba. I grał trochę w Far Cry'a, ja do niego wbiłem do lobby na multiplayerze, żeby sprawdzić parę rzeczy, jak działa w ogóle co-op tutaj, jak się zapisuje gra. No i ukradłem mu jego karabin snajperski, tak więc teraz go mam. I do tego jeszcze pozbierałem troszeczkę hajsu i zdobyłem, proszę państwa, też parę punktów talentu, które wydałem na dodatkowy futerał. Chyba złowiliśmy rybę. Tak więc nie straciliście niczego naprawdę super ważnego i to jest najważniejsza informacja dla was. Tutaj mam nową postać, Nika Raya, który zaraz na misję zleci, ale ja jeszcze chcę zobaczyć, czy coś tutaj jeszcze znajdę ciekawego. Rodzinna firma, gwarancja dostarczenia paczki. Nie mam wytrychów jeszcze. Bardzo bym chciał je mieć. Bardzo by mi się mogły przydać, tak więc będę musiał zainwestować w to punkty. Ale na razie w ogóle w wyzwaniach. Zabójstwa karabinem wyborowym. O, dokładnie. Zabójstwa strzałami też muszę sobie pocisnąć trochę. Tak więc jeszcze będę musiał przemyśleć mój układ broni. Siema! I swear to God, I'm gonna kill that son of a bitch, John Seed. You see them Peggy's take off of my plane? I need it back. That was our only chance of getting out. Look, I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second, and I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked. Please, my family needs your help. I'm sorry. I don't like getting emotional. Name's Nick, by the way. Look. If I know the cult, they've taken my plane to John Seed's ranch. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. I know it's a lot to ask, but I'm desperate, partner. Panie, najmniejszego problemu nie ma, samolot się odzyska. Szczególnie, że jak już mówiłem, troszeczkę wiem, jak to tam wygląda i co się tam dzieje, tak więc mam nadzieję, że nie będzie problemu, ale wszyscy wiemy, jak wyglądają moje umiejętności grania w gry. Mogę znać coś na pamięć i być w stanie to robić z zamkniętymi oczami, ale ja... Z moim talentem zawsze coś spiedrylę. Tak więc szczerze mówiąc, nie byłbym pewien niczego, jeżeli o mnie chodzi. Obiję sobie trochę samochód o kamienie jeszcze prawdopodobnie. Lecimy w takim razie po jego samolot, który się znajduje gdzieś tam 700 metrów od nas. I będziemy mieli troszeczkę przedsmak tego, jak tutaj wygląda latanie samolotami. Czy ja dostanę trasę wyznaczoną do tego miejsca? Nie do końca, ale faktycznie, widzicie, mamy tutaj pas startowy.
Tak więc ewidentnie widać, że coś jest na rzeczy. Ja sobie automatyczną jazdę włączę, chociaż nie, jebać. O Boże, jedyny. No, very important persony kultu są naprawdę tak... tak ciężkie do zabicia, że jak się przydupcy w gościa samochodem, to on odlatuje tak daleko. Jezus Maria, przyszedłem go sobie tutaj tylko przeszukać. Tutaj mamy miejsce pali jeziorowej. Łowienie to jest fajna rzecz, ponieważ można fajnie zarobić troszeczkę hajsu na nowe bronie, dodatki i wszystko. Ale aczkolwiek wątpię, żebym na odcinkach miał łowić, tak jak już zresztą wcześniej mówiłem. Pokazałem wam, jak to wygląda. Może lajwiki, może nie. Zostawcie lajka przy okazji, już teraz wam przypomnę, póki świeżo, żeby ładnie te filmy wyglądały, żeby seria z Far Cry'a była przykładną serią z bardzo ładnymi obejrzeniami i lajkami, bo zawsze cieszy to moje serce, kiedy tylko to widzę. A ja jadę do przodu. Wypowiedzieliście się na temat dwóch odcinków dziennie. Bardzo chętnie to zrealizuję. Myślę, że od niedzieli na przykład. Jakoś tak, ponieważ jeszcze będzie kwestia tego, że trzeba skończyć A Way Out'a. Dzisiaj macie 8, jutro 9 odcinek. A w sobotę pojawi się jeszcze, uwaga, czego mogliście się nie spodziewać, ostatni epizod, proszę państwa, wytyfy. Nie, nie, serio. Ja pierdolę. Co by... kurwa, stamtąd? Jeszcze snajper jakiś, jebany snajper. Nie wiem, co się dzieje. Apteczka, oj, ginę. Boomer, podnieś mnie, proszę. Zagubiłem się we wszystkim. Pieprzony helikopter teraz mnie goni. I to jest bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Gdzie mam snajperkę? Tutaj mam. Tego skurwiela muszę zabić, bo on naprawdę będzie mnie denerwował. Siema, dobra, ten nie żyje. To teraz jeszcze tylko ten jebany ten. Gin helikoptrze, apteczka. Szybko, szybko, aptekę. Nie mam apteczek. Jak ja doprowadziłem do sytuacji, w której idę się bić, a nie mam apteczek. Jezus Maria, typowy kurwa ja. Karabinie, strzelaj. Jezus Maria, to się dobrze nie skończy. Dobra, życie wraca. Muszę ich ostrzelać jak szalony. Nie trafiam, o, udało się. Jesus. Czy oni rozwalili mi przy okazji samochód? Oczywiście, czemu nie? Boomer, gdzie jesteś? O, good boyu, zestrzelili mi go! Dobra, dobra, podnieśmy go. Muszę cały czas pamiętać, że on zawsze jest gdzieś w okolicy, bo... jak mi go załatwią tak... dobry pieseł, dobry. Jak mi go załatwią tak, że on będzie musiał czekać 10 minut na respa, to jestem troszeczkę w dupie, bo nie ma mnie kto podnieść i ja też jestem w trochę problematycznej sytuacji. No ale, skoro mamy tutaj jakieś okazje, żeby podziałać przeciwko kultowi, to ja wezmę tego i rozwalę ten silos, bo czemu nie? Elo, 100 punktów do przodu. Swoją drogą, jak dojdziemy do tej kropki, która tutaj się nam już jawi na tym pasku, bardzo niedaleko, to kolejne utrudnienie się pojawia, które jest jeszcze bardziej nieprzyjemne niż ten pieprzony helikopter, ponieważ będzie przylatywał do nas, kurwa, samolot. To jest taki mały spoiler. I ten samolot będzie mnie dla odmiany atakował zamiast helikoptera, tego, który się teraz pojawia co jakiś czas. Drugi raz chyba go już widzieliśmy, odkąd to się odblokowało jakby. Kotwiczki mogę tutaj użyć. O, proszę bardzo. Chyba tym jadę w górę. Wejdę sobie tam, żeby zrobić mały recon. I podziałamy troszeczkę. Tak więc zwiększanie punktów rezystansu niestety utrudnia nam życie, no ale o to tutaj chodzi. Nie może być za pięknie. Co my tutaj mamy? No na pewno w cholerę przeciwników wszędzie dookoła. Snajperów jakiś na dachach. Alarmy też się znajdą. Na szczęście, hehe, mam tą wyciszoną snajperkę. I ona, mam nadzieję, mi srogo tutaj dopomoże we wszelkich moich trudach. Tylko jeszcze jakoś inteligentnie muszę tutaj tych ludzi polikwidować. Na pewno snajperów w pierwszej kolejności, bo oni będą boleć. Nie mam jakiegoś super zooma na tym, no właśnie, niestety. Ale się udało, tego snajpera już nie ma. Tutaj muszę się trochę kryć, bo ci pieprzeni snajperzy, oni im najlepsze jakby widoki robią. Najbardziej to bym chciał alarmy pozdejmować. Mamy tutaj spadek pocisków, tak więc to trzeba zawsze brać pod uwagę. Jak się strzela, tam jest ostatni alarm. Dobra, oddechu trochę straciłem. Poczekajmy, żeby nie wezwali posiłków, bo jak oni nie będą mogli wezwać posiłków, to przynajmniej będziemy pracowali z tym, co się tutaj już znajduje w okolicy i będzie w miarę wygodnie. Dobra, zabójstwa karabinem wyborowym przy okazji zrobione, co jest bardzo przyjemne. Lubię te wyzwania, podoba mi się to, jak się zdobywa teraz punkty talentów. Tutaj jeszcze mam jednego nieoznaczonego frajera. Okej, okay, bez snajperów im będzie o wiele trudniej mnie zauważyć, bo to snajperzy mają taki bardzo... No, nie trafiłem. Oj, oczywiście, że mnie znaleźli. No dobra. No dobra. O kurwa. Dobra, używamy tyrolki w takim razie, proszę państwa.
Jedziemy do przodu i robimy rozpierdol na miejscu. Ała, ała, ała. Nie mam apteczek. To jest problem, na który natknąłem się już kiedy poprzednio grałem w tym miejscu. Też nie miałem apteczek, też było do dupy. Tutaj mamy samolot, który mamy zdobyć w ogóle, ale nie chcę do niego wsiadać, zanim tego nie rozwalę. Plus, to jest posterunek kultu, więc rozwalenie tego jest mi szczerze mówiąc na rękę i wolę to zrobić. Dobra, jeszcze jeden granat niech tam poleci. Mamy tutaj pana snajpera, którego bardzo chętnie zdejmę. Niestety, nie padł w 100%. Koledzy mogą go podnieść, tak więc... O! Akcja się zagęszcza! Gin, frajerze. Dobra, tego już nie ma. Podnieśmy jakieś potencjalne rzeczy z niego. Może apteczka? Nie wiem, czy oni apteczki przy sobie nożą. Nożą! Kurwa! Dobra, tego nie udało mi się zdjąć, ale... Tu. Boomer robi zabójstwa! Zajebiście, dobrze. Nasz ukochany good boy tutaj działa, widzę, na własną rękę. Ja sobie zmniejszę może trochę zooma. Tutaj mamy frajera dead. Dziękuję. Oni w ogóle totalnie gdzie indziej mnie szukają. To mi się bardzo podoba. Czym ja rzuciłem? Nożem do rzucania? You fucking serious? Dobra, okej, okay, tego nie ma. Ten się tam wspina, nie wiem po co. Ktoś jeszcze tutaj został. Ponieważ posterunek jeszcze nie jest do końca wyczyszczony. Kto? Kto? Gdzie? Tam jest jakiś jeden frajer. Okej, okay, dobra, zajmiemy się nim. Tam jeszcze jakaś mapka jest do podniesienia. Bardzo chętnie ją podniosę. Z moździerza ktoś chyba do mnie strzela, mam takie wrażenie. Może mi się wydaje, może nie. Miejscówkę jelenia odkryłem. A ten kolega kończy nam Rancho Seedów. A, bez alarmów, to jest najważniejsze. Zauważyli mnie tam w pewnym momencie, ale nie będę przeginał. To nie jest jakaś straszna ujma dla mnie. Bez wykrycia kompletnie, też jest kolejny bonus, ale nie wiem, czy to jest jakoś super strasznie opłacalne. Nie jestem stealth gamerem BR, żeby cisnąć po jak najwyższe, jak najlepsze wyniki. Wystarczy mi na przykład bez alarmów zrobienie. Pirat drogowy, co? Just know that I will get it back, sooner or later. And when I do, maybe I'll hang your skin as a trophy above the mantle. Tak, wolę od teraz słuchać tego, co mi tutaj mówi kolega John, ponieważ czasami omijam bardzo ważne rzeczy, a wolę tego nie robić. Dobra, apteczki sobie kupię, to sobie też kupię. Jestem dość mocno wyposażony. Przydałoby mi się więcej slotów na apteczki, ale jakieś talenty dostałem. I przedmioty, w tym nawet 5 apteczek, to bym sobie wziął. Drugiej kabury nie zrobię, póki nie pokonam porucznika, tylko nie wiem do końca, kto jest porucznikiem, ale chyba chodzi o któregoś członka rodzeństwa. Tak więc no, myślę, że to więcej miejsca na przedmioty, w tym nawet 5 apteczek. Idę w to, bo naprawdę apteczki są przydatne. Przedmioty, to są przedmioty. Aha, czyli jeszcze więcej granatów? Nie. No na pewno mogę mieć więcej apteczek, tego nigdy za mało nie można mieć. Strasznie smutno, że nie można kraftować apteczek, bo to by było mega. To posprzedaję na szybko, swoją drogą poznajdywałem też tu różne pierdoły, które mi chyba oznaczyły na mapie parę miejscówek dookoła. Tutaj mamy wodowisko jakieś, miejsce tego, jakiegoś jelenia też mi gdzieś oznaczyło, ale proszę państwa, mam misję, ale najpierw zbierzemy też tą. Siema. The cult has one of our snipers surrounded at Lamb of God Church. Grace will kill as many as she can before they can get her, but she's gonna need help. A tak. Grace Armstrong, to my wiemy, to jest ten kościół Baranka Bożego tutaj z lewej strony. My się tam udamy zaraz, jak tylko skończymy tą misję, którą robimy w tej chwili. Tutaj, żebyśmy w ramach kośby zgarnęli kilka helikopterów innych takich, zbudować na nich olbrzymi billboard. Jezus Maria. Pieprzony kult. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, jak się lata samolotami na PC-cie, ale mam nadzieję, że nie będzie to jakoś strasznie trudne. Przyspieszenie spacją, przechyły, widok bombowca i karabin maszynowy. Oj, to może być trudne. Dobra, to robimy tak. Aha, myszką to praktycznie nic nie robię. Dobra, a C zwalniam, co jest takie troszeczkę counterintuitive, ale okej. Dobra, okej, czyli... Kamera mi niewiele daje, widok bombowca, mogę zrzucać bomby, to jest dobra wiadomość. Zniszczyłem sobie silos, bo czemu nie? Ktoś mnie widzi? Ale to chyba jacyś przeciwnicy na ziemi, nie? Dobra. Panie Ray, Ryan Sands Aviation. Nie przejmuj się, damy radę. Człowieku, latanie tym samolotem będzie easy. Zawsze myślałem, że raczej...
Bo tak się zastanawiałem, od początku, kiedy tylko pierwszy raz leciałem tym samolotem, leciałem na padzie. Leciało mi się mega przyjemnie, zastanawiałem się, jak być na klawiaturze. Myślałem, że myszką będzie to sterowanie, tak jak na przykład już mieliśmy okazję zobaczyć, że jest w helikopterach. Myszką w dużej mierze tam celuję i latam i robię pochyły, ale tutaj widzę totalnie klawiaturą się lata. Nie muszę na szczęście cały czas trzymać tej spacji, wystarczy, że przyspieszę raz i on sobie zasuwa z jakąś dobrą prędkością. Tak więc okej. Okej, dobra, tutaj jakieś nowe rybuncie mi się widzę odkrywają. Samolotami lata się bardzo przyjemnie. Widziałem na live'ie u Lifika, że no tymi samolotami, które mogą lądować na wodzie, da się startować w tak niezwykle... nienormalnych miejscach, gdzie mamy 5 metrów przed sobą, pomiędzy drzewami na start. Ten samolot się wzbije w powietrze, naprawdę. Żaden problem. Więc to latanie jest absolutnie, totalnie arcade'owe. Nie ma tutaj ani krzty symulacji. Ale cóż mogę powiedzieć, no jest przyjemnie po prostu. Dodatkowy plus jest taki, że jak lecę tutaj, to odkrywam dużo rybek, które mogę tutaj łowić. Tak więc, jeżeli będę kiedykolwiek potrzebował hajsu, to gdzieś może się tutaj udam. Chociaż ryby tutaj są trudne do złowienia, tak więc sam nie wiem. Tutaj zwierzęta jakieś biegają po preriach. Byleby mu nic nie zahaczył. Miejsce kaczek. Nie jestem pewien, dlaczego lecę tak nisko, aczkolwiek doświadczenie z GTA San Andreas mówi mi, że... Dlatego, żeby mnie nie wykryli. Jak to zwykle w Far Cry'u bywa, nie możemy sobie włączyć widoku z trzeciej osoby, co ja zawsze preferuję mimo wszystko, bo o wiele lepiej się czuję, jakbym bardziej kontrolował pojazd, którym się poruszam. Tutaj nie ma takiej opcji. Dlatego też latanie, widząc tylko to, co mamy w kokpicie, zdeczka mnie jakby demotywuje, ale nie jest aż tak źle. Wolę się patrzeć na całość mojego samolotu, bo ja nie wiem, czy ja nie zahaczę skrzydłem na przykład o coś, czy ja za chwileczkę nie wpadnę do wody. Troszeczkę wyższy poziom wyczucia potrzebuję. Gościu, mi ciągle tu pierdoli głupoty! Nie chcę cię słuchać, tak nie do końca! Chcę lecieć i chcę sam gadać, opowiadać o wszelkich meandrach tego. Dobra, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o latanie samolotem, wolę robić to na padzie. Czy ja zdążę teraz włączyć pada, żeby sobie polecieć tylko na tym padzie? Łącz się, padzie. Połączył się. Okej. Dobra, coś tutaj jeszcze mam zniszczyć. O wiele prościej mi się na padzie lata, szczerze mówiąc, dlatego wolę. O, klacz Nixon, proszę państwa. Takie porównania to ja mogę przyjmować do siebie. Dobra, tutaj kolejną rzecz mamy do zniszczenia, tylko tutaj chyba lepiej bym się troszeczkę do tego ustawił, preferably. Bardziej od przodu na to naleciał. O, ty. Tutaj jakiś samochód ich jest, co? No siema! Zajebiście, dobra. Jakieś samoloty jeszcze, co? Dobra, no to tutaj o wiele pewniej robię takie manewry jak na przykład to, takie szybkie odwrócenie się. Tam jakieś chyba właśnie powietrzne pojazdy mają na tym lądowisku. Bezproblemowo ich zniszczymy. Tutaj mamy też zrzucanie bomby, okej. O, a przyspieszenie bezwolni. Bo to odpaliłem, żeby zobaczyć w sumie, jakie są kontrolki. No, oczywiście, że nie umiem nic. Dobra, lecimy na lądowisko. Dobra, on mnie tutaj tymi chyba teraz kółeczkami w powietrzu, które chyba unoszą się na podstawie jakichś niewyjaśnionych, niesamowitych rzeczy, poprowadzi mnie na swoje lotnisko, które chyba jest tam. Co? Tia, tak mi się wydaje. Dobra, stopniowo obniżamy lot. Panie, żaden problem! Damy radę! Dobra. Może troszeczkę przyspieszę, ale bez przesady. Teraz mogę chyba zwolnić jak cholera. I on ładnie siądzie. Siadło idealnie! Dobra, zajebiście. To pada mogę już chyba wyłączyć, szczerze mówiąc. O dziwo, strasznie długo trzeba przytrzymywać ten przycisk, żeby się to wyłączyło, co ja zrobiłem. Nie. Muszę zawieźć samolot w lewo, niestety wyłączanie pada spowodowało, że wywaliło mnie do Windowsa, tak więc... O, no, może będę uważał z tym na przyszłość, go nie wyłączam w środku gry.
Son of a bitch, you did it! You did it, thank you! Mhm. U, jaki fajny ten samolot, nie przyjrzałem się, że ma takiego rekina. Hey, come on, let's turn her around. Come on, grab on. No cóż za wspaniałe męskie zajęcie, które łączy nas. Bonding taki. You know, this is the first time in a long time. I feel like shit's actually going my way. Those damn Peggy's. Jim, come on! Please tell me they didn't fuck with her. You know, this plane's been in my family for 3 generations. Can you believe that? To nieźle się trzyma jak na 3 generacje. Jim, you coming? Yeah, I'm coming! I swear, that woman sometimes. Anyway, my grandpa first got it when he got back from World War II. It was his pride and joy. But I made a few modifications over the years. Jim, would you just hurry up? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Those motherfuckers, they just won't let up. Jesus Christ. Listen, I'm better in the air, but you are a fucking beast on the ground. I'll hit him high, you hit him low. What do you say, partner? Yeah, boy. To jest... You stay inside till I get back. Nick to jest ziomek, który będzie naszym partnerem od teraz, będzie naszym Gun for Hire, który będzie właśnie robił nam wsparcie z powietrza, kiedy my będziemy tego potrzebowali, co jest bardzo fajną opcją, bo mamy boomera, który będzie działał na bliskie dystanse i napierdalał przeciwników, ewentualnie jakąś inną panterę czy inne zwierzę, które sobie wybierzemy. No, no dobra, boomer, zabierz się nimi, ja muszę zabezpieczyć domnika, tam jakieś skurwiele są już w środku. Więc załatwmy tego. Tutaj jakiś drugi był, ale już go trochę nie ma. Ho! Proszę bardzo, jak ładnie kark skręcony. Siema, frajerze! Do widzenia! Oho! O, no taki strzał w jaja to aż normalnie... No się nie godzi, ale są edeniarze, tak więc no spójrzmy prawdzie w oczy. Edeniarzy w jajca kopać można. Jezus Maria! O! Jak atakują ten dom! Halb plops! Dobra, ten już pada, ten będzie chciał pewnie kolegę podnieść. Ale spokojnie, spokojnie. Boomer pięknie ich tutaj obskakuje, dobra. O, jebać cię. Dobra, musimy zabezpieczyć hangar. I tutaj właśnie magia tej współpracy z Nickiem się pojawi, ponieważ nie wiem, czy widzicie, ale on tutaj cały czas krąży swoim żółtym sikaczem niebiańskim i będzie w nich szył z jakichś moździerzy i innych. O, metod zniszczenia. Tutaj ci dwaj to się aż prosili o śmierć. Snajperzy na dachu, powiadasz? Tam jeszcze ktoś jest w ogóle? Ja nikogo nie widzę właśnie, to jest mój problem, ale to może przez mój cienki wzrok. Dobra, rzucę... O nie, nie nożem! Dlaczego? Granat poproszę! Czy to doleci do nich? Troszeczkę nie za bardzo. Fuck! No to... Przeładowane... Ciach! Cudowne! Dobra, on chce załatwić snajperów, to pozwólmy mu w takim razie, bo on pięknie ostrzela chyba tamte magazyny, albo dobra, nie mam na to czasu, do widzenia. Jeszcze raz, zanim padł na ziemię i wypadł z mojego zasięgu. Patrzcie jak leci, patrzcie jak bije tego snajpera. No dobra, nie zabił go może do końca, ale to nic, ja mu pomogę. Proszę bardzo, Nick, tutaj chodzi o współpracę, o partnerstwo. Ty strzelasz z powietrza, ja strzelam z ziemi, a ci dwaj nawet nie dojadą, żeby się zatrzymać. Frajerstwo. Bardzo lubię ten karabin, jest fajny, aczkolwiek i tak nie pogardziłbym jakimś mocniejszym, stabilniejszym. Ja w ogóle nie mam po co strzelać. Może inaczej, on nie ma po co strzelać, bo tak naprawdę to kurde, mi lepiej idzie to strzelanie. Ale dobra, pozwólmy mu się cieszyć tym, co robi. Jezus Maria. Halo, panowie. Dynamit! Cudownie. Jeba? Z menelami? Aha, z menelami w sensie z tymi rzeczami jego. No. No. Come on. This is our home. Kim, you just don't understand. Don't understand what? That they're stealing our land and kidnapping our friends and doing God knows what else? Kim. Azjatka. Nick. Your grandfather built this place. You really want to turn your back on that? Nick, nie bądź pizdeczką, posłuchaj żony. Obroń swoją ziemię. And what about all the times you talked about handing off the business to our daughter?
Oh, I talked about handing off the business to our son. You've seen the ultrasound. It's a girl. Typowy facet. Messy black and white TV screen. You know them things ain't reliable. I love you. Me too. Nick, spokojnie, Kim, rozjebiemy edeniarzy, w spokoju będziecie sobie biznes prowadzić. Hey, listen. If you need any help, you give me a holler, okay? You and me, you'd be like Butch and Sundance. Nick, they both died at the end. Ah. Please take care of him. Chociaż nie, ona chyba raczej nie jest Azjatką. A takie wrażenie sprawia na początku. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. No i kurde, proszę pana. Skrzydłowy wykonany, boomer, słuchaj, zajebista robota. Czy leci z nami pilot, Nika? Uuu, mamy kolejny poziom. John wysłał wybrańców w samolotach, żeby polowali. Nowa broń. To jest ten skurwiel, ten właśnie, ten, którego wysłali, żeby mnie tutaj tego właśnie tam zabił? Możliwe. Dobra. Okej, zatem. Tutaj widzę, mamy jakąś misję. To jest misja fabularna chyba, nie? Nie wiem, czego ona dotyczy, szczerze mówiąc. Ale pewnie latanie i robienia jakichś... Latanie i robienie jakichś rzeczy, co? Czy my to tutaj mamy w ogóle? Dobry Samarytanin i gaz do dechy? Nie, to są dwie pozostałe misje, to musiałbym zebrać dopiero. Moi drodzy, chciałbym pójść tutaj, do Grace Armstrong i zobaczyć, co tam się z nią dzieje, ponieważ mam wrażenie, że no, nie wszystko było do końca w pożądalu. Tak więc spróbujmy troszeczkę zadbać o jej życie i w ogóle sprawdzić, jak ona się tam ma. Wejdźmy na tego kłada, który jakimś sposobem nie płonie i jedźmy tam. Tam jakiś jedeniarz, widzę, padł. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Ona jest tam. Czyli jak tutaj na drogę wyjedziemy, pojedziemy w prawo, to powinniśmy być ustawieni. Dobra, jakieś tam znalazłem, widzę, połowisko. Tutaj oczywiście ludzie giną, nie żyją. Ty, ale ta cysterna to może być akurat dobra okazja, żeby zrobić tą moją misję. Żeby pojechać do jednak Falls End. O kurwa, to już totalnie płonie. Nie, dobra, ja tego... Nie mam palnika. Czy palnik to jest coś, co się dostaje z tego? Jest tutaj gdzieś ikonka palnika na przykład? Tutaj dostęp... Palnik, tak, palnik naprawczy. Używaj tego do cichego otwierania sejfów i naprawiania pojazdów. No właśnie, potrzebuję sobie kupić palnik. Jak ja wezmę tą cysternę i ją dostarczę, to ja nie dojadę. Jestem święcie przekonany, że po drodze edeniarze by mi absolutnie spokoju nie dali. Przez co eksplodowałbym razem z tą cysterną, no i no... Nikt tego nie chce, wy tego nie chcecie, ja tego nie chcę. Byłoby śmiesznie przez 5 sekund, a potem zdajecie sobie sprawę, że niestety eksplozja tego gówna, no to... Nikomu na dobre nie wyszła. Bo ja straciłem czas, wy straciliście czas, tak więc... Podejdę do tego raczej racjonalnie. O dziwo, niezbyt w moim stylu. Odwracam się za tymi znakami, które mijam, bo zawsze sobie myślę, że... O, a nóż, a może to jest na przykład... To jest VIP? Nie. Ale nie dałem rady go potrącić. Dobra, nie będę się nim zajmował. A nóż to są znaki, które mi wskażą, że jest tam jakieś zwierzę do załatwienia. Tam jakiś niedźwiedź i ja dam im żyć. Wiecie, nie będę się im wpieprzał tutaj w aferę. Chcę jechać do tej laski i zobaczyć, w jaki sposób ja jej do końca mogę pomóc, bo ja nie mam zielonego pojęcia, co się tutaj dzieje. To jest jedna misja tutaj, o której nie mam pojęcia. Ale rzekomo ona tam jest właśnie na wieży kościelnej, napieprza do edeniarzy i my możemy jej w jakiś tam sposób pomóc. Więc bardzo chętnie, ja sobie bardzo szybko bym oznaczył tylko przeciwniku, który tylko mi pomoże. Kościół Baranka Bożego. Leć, boomer. Oni mnie jeszcze nie widzą chyba swoją drogą. No to... Kurde, bang! Ta snajperka ma tłumik swoją drogą, więc ona jest po prostu niesamowita do takich akcji. Przeładuję ją sobie. Ma nawet jakiś chyba lekkiego skina nałożonego na siebie. Albo mi się wydaje. Jakoś tak od boku i teraz po prostu będę miał idealny wgląd na wszystkich przeciwników, których będę chciał zabić. Na przykład... No. Nie, dobra, ja nawet nie muszę pomagać. Ona tu robi wystarczający rozpierdol. Dobra, tego... Cak, cak, cak? Czemu cak? Jesus. Możemy chyba do niej wejść na górę.
Dobra, to karabin w łapę w takim razie, przeszukać te ciała tak na szybko. Tych, którzy tutaj poginęli bardzo niedaleko, żeby nie tracić też za dużo czasu. I wejdźmy do niej na górę. Co ona nam takiego zdradzi? Czy ona będzie pozytywnie do nas nastawiona? Z tej wieży powinna widzieć, że raczej nie jesteśmy fanami jedyniarzy. Wezmę sobie tą mapkę. Tutaj coś fajnego nam powinno na niej wskazać. Niedźwiedzia, zakrystia tam się znajduje. Łopatonos blady, to są takie dojebane wielkie ryby, które wyglądają normalnie jak rekin. Szopa na sprzęt, dom Grace, a tutaj już w ogóle końcówki terenu. Dobra, pogadajmy z nią. Siema Grace. Got word someone was out making life miserable for the cult. You got good timing. See those graves down there? No halo! Jezus Maria, serio, nie mogę... Ty boomer się tam napierdala! O ty kurwo! O ty kurwo! Dobra, idę podnieść boomera, bo... Jesus! Czemu się tak zrzuciłem z tego? Dobra. Przeszukam. Podniosę boomera i każę mu w sumie iść ze mną. Rani mój. Ja już wam mówiłem, dlaczego nie lubię, kiedy mi się zderespawnuje boomer, bo to są same problemy z tego. Ta snajperka jest kosmicznie dobra! Na jednego strzała bierze praktycznie każdego zwykłego przeciwnika, a najbardziej tu jest zasrane zwykłymi przeciwnikami, więc... No, mi się podoba! Bardzo skutecznie teraz działam, chodząc tutaj sobie dookoła. Dobra, tutaj mam w ogóle amunicję, jakąś też snajperkę mogę podnieść. No siema! Get us to break so we'll roll over. Not on my fucking watch. Ain't nobody gonna touch my pop's grave while I'm still breathing. I'm a good shot, but I need someone to watch my back. They'll be here any second. Okej. Okay. Obserwuj. Broń mauzoleum. Dobra, czyli mamy się napierdalać, krótko mówiąc. Okej. Okay. Chyba żaden problem. Mamy naszą fajną snajperkę. Mogę się ukryć tutaj gdzieś w sumie obok tej wieży. Obserwować, kurde, ale ich tam dużo idzie, Jezus Mary, oni będą to chcieli rozpieprzyć wszystko, jak go wystrzeliło, pomocy! Dobra, tego już nie ma, tego też prawie, o, ten też oberwał, idealnie. Skąd będziecie szli i co będziecie chcieli tutaj zrobić? Ci w ogóle z brońmi do mele, mam wrażenie, są też bardziej wytrzymali, jakby mieli więcej życia, jakby byli przetrenowani. Od wschodu, gdzie jest kurwa wschód? South, west... Tam jest East, co? Dobra, faktycznie jedzie jakiś frajer. No nie trafiłem go, niestety. O, panie! Dobra, dużo ich tam idzie. Nie będę trollki używał. Wolę sobie zostać tutaj razem z panią snajper. Ten za to prawie umarł. No dobra, oni jednak coś tam potrafią zrobić. Boomer tam też biega, napierdala. Samolot dostał całkiem ładnie. Tamten w głowę też oberwał. Dość przyjemnie. Właśnie skurwiel jakiś przyszedł tutaj i napierdala to. Dobra, trzeba się nimi zająć w takim razie na bliski dystans. Żeby nie popodnosili kolegów. Mamy sporo apteczek, to może ja nie będę jak taka pizdeczka biegał gdzieś tam u góry. Siema! Ten podniósł kolegę. O nie, to kolega dostanie kolejny pocisk w rdzeń kręgowy i już chyba nigdy nie wstanie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tego nie ma, tego też nie ma, idealnie. Na szczęście gra pokazuje mi, z której strony mnie wykrywają przeciwnicy, ale to oni chyba powinni uważać na to, z której strony ja wykrywam ich, bo wydaje mi się, że to oni tutaj jednak są w gorszej sytuacji, ale niech... Jak im pasuje? Dobra, North, East, South, South East, no to z tamtej strony, okej, gdzie oni są? Próbuję ich wypatrzeć, ale coś nie widzę. Boomer mi ich oznacza. Właśnie Boomer jest mega fajny, bo on autentycznie tak po cichutku oznacza wszystkich tych przeciwników. Ale jebnie! O, idealny dynamit poleciał! Jak ja lubię dynamit w tej grze. You have no idea, stru. O, czy oni mówią, że się wycofują? Czy panowie frejerzy mówią, że się wycofują? Ojej! Ojej! Ktoś przyszedł załatwiać biznesy powyżej ich kompetencji? Tak, to chyba wy. Dobra, okej, musimy porozmawiać z Grace. Kolejni przeciwnicy są. Tam jest jedna z tych ciężarówek, które mogę zatrzymać i potem je przelutować, ale czy mnie to jakoś super interesuje? Niekoniecznie. Przeszkodziłbym bardziej tych przeciwników tutaj dookoła. A tam co się dzieje? Niedźwiedź zabija edeniarza! Ojej, jak mi szkoda. Chyba zginiesz.
Ci przeciwnicy zawsze potrafią mieć jakieś fajne rzeczy przy sobie, ale niestety wszyscy ci, którzy byli dalej, to już ich ciała zderespawnowały. Boomer sobie tutaj kopie, good boy, bardzo przyjemnie oznacza przeciwników, to jest chyba jego największa zaleta. Te wszystkie mauzolea z flagami amerykańskimi, swoją drogą, nie widziałem, zabezpieczone. Co tam, Grace? Też sobie kucnę. My pops always said, as long as we keep believing in each other, there's still hope. If we stick together, look out for one another, cult will never break us. I ain't about to get all sappy and shit, but if you ever need help, give me a call. I got your back. Alrighto! No i co? No i dwie te najważniejsze osoby, które mogłem sobie odblokować w tym obszarze, mamy już odblokowane. 600 PR-ów kolejnych. Zmierzamy coraz bardziej do... No cóż, do finału, znaczy do finału, do ukończenia tego obszaru, co jest bardzo przyjemne. Naznaczono cię. Aha, okej. Okay. Czyli zaraz znowu zostanę porwany. Oh boy. Dobra, okej. Okay. To w takim razie, żeby to się nie działo teraz na koniec odcinka i żeby on nie był zajebiście mocno przedłużony, to my sobie zapiszemy teraz grę i zakończymy. Ponieważ nie chcę teraz nagrać, żeby mnie porwali, ale obstawiam, że czeka mnie kolejna wizyta u kolegi naszego. Chce się rozerwać, poproś go o bombę i strzały z karabinu wystraszą wrogów. Celownik laserowy łatwiej dostrzec. Nie mogę jeszcze mieć drugiego w ogóle kolegi, mogę mieć tylko boomera. To ja wolę mieć boomera, szczerze mówiąc. Wojowników takich zwykłych szmaciarzy to walić, bo oni są nawet jeszcze jacyś tacy niepoupgrade'owani. Wyzwania jakieś też by się przydało porobić. To są te wszystkie na z polowaniem związane. Naznaczono cię. Zabójstwa strzałami. No strzały, no generalnie muszę się pobawić jeszcze innymi rodzajami broni. Ale ten odcinek kończymy, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Troszeczkę przeczyściliśmy tą mapkę. Nie mamy już tych takich super dużych, największych misji. Tutaj mamy jakąś misję nową i mamy też zipa kubkę, ale mamy już dwie misje rozpoczęte. Dobry Samarytanin i Gaz do Dechy. Tak więc będziemy się w dużej mierze przepraszam, skupiali na wykonywaniu misji jako sposób na zdobywanie tych punktów rezystencji, ale będziemy też się zajmowali innymi pierdołami. Jeszcze tutaj mamy Merla Briggsa gdzieś u góry, więc przydałoby się ich wszystkich odwiedzić, żeby się dowiedzieć, co oni mają nam do powiedzenia i na czym te misje polegają i je sobie porobić. Na pewno każdą główną misję chciałbym zrobić, nieważne ile będę miał tych punktów. A ruch oporu nadal wypiera siły. John wysłał wybrańców w samolotach, żeby polowali. No wiadomo, trzech specjalistów zwerbowanych. Jeszcze zostało pięć posterunków tylko. Nie ma tych posterunków dużo. Tutaj jest ich zdecydowanie mniej. Chociaż tutaj ile jest posterunków? 8? A tutaj... 4. Naprawdę zredukowana jest liczba posterunków, ponieważ nie są one takim kluczową rzeczą w tej grze. No ale jeszcze jest parę własności. Generalnie misji dopiero 12 na 52 zrobiłem. Mocno się ta gra na misjach opiera, więc w kolejnym odcinku no pójdziemy sobie jakąś misję obadać, na przykład tego kubkę, albo pójdziemy ten zrobić Festiwal Yonder, to Dobry Samarytanin, o, hodowla świni Woodsonów. A jeżeli zostaniemy porwani gdzieś w środku całej akcji, no to cóż, no to zostaniemy porwani. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapę w górę, jeżeli tak i co? Trzymajcie się, pa, pa.